proszę Państwa, 29. Igrzyska Sieradzkich Przedszkolaków. Igrzyska, które już przeszły do historii, najstarsze igrzyska dla przedszkolaków w Polsce. Proszę Państwa, witam przedszkolę numer 1 imienia Kubusia Puchatka. Jest przedszkolę numer 2 na Znala Hałabały. Stoi przedstawiciele Jana Krychły z Trójki. Witam przedszkolę numer 4, Słoneczne Przedszkole. Również, ale to bardzo serdecznie witam przedszkolę numer 5, Michał Szachta. Jest i przedszkolę numer 6, Jasia i Małgosi. Witamy przedszkolę numer 15. Z wielką radością witamy również przedszkole Zgromadzenia Sióstr Urszulanek. A mamy również, proszę Państwa, przedszkole Fair Play. I na arenę chodzi również przedszkole Recio. Wszyscy klaszczemy, proszę Państwa. 10 przedszkoli, wszystkie przedszkola, Sieradzkie Biolonka. Przedszkolaki były bardzo podekscytowane przed rozpoczęciem zawodów. W 29. Igrzyskach Przedszkolaków wzięły udział wszystkie sieradzkie przedszkola, i te publiczne, i niepubliczne. W uroczystej paradzie dzieciaki weszły na boisko. Igrzyska otworzył prezydent Sieradza Paweł Osiewała. Cieszę się bardzo, że w dniu dzisiejszym wszystkie przedszkola odbyły się tak licznie na 29. Olimpiadzie Przedszkolaków Sieradzu. Pogoda nam dopisuje, zimą walczyliśmy na rodzinnych progach szkoły numer 10. Dzisiaj mamy przyjemność być na pięknym stadionie. Cieszę się bardzo, że jesteście. Życzę Wam udanych zawodów. Myślę, że wszyscy wygraliście, dlatego że jesteście dzisiaj i będziecie się bawić. 29. Igrzyska Przedszkolaków Sieradzu uważam za otwarte. Imprezę tradycyjnie poprowadził wspaniały Włodzimierz Błoński. Sam kiedyś zawodnik, doskonale umiał zachęcić małych sportowców do wysiłku. Dzieci, mnie słyszycie? Tak! Nie za bardzo słyszałem. Słyszycie mnie? Tak! Tam wysoko w gwiazdach było was słychać. Od lat obserwujesz właśnie te zmagania dzieciaków. Jest im potrzebna ta impreza? Bezwzględnie. Proszę Państwa, w dobie, kiedy większość dzieci łapie zwolnienia z WF-u, ucieka od sprawności fizycznej, musimy zaszczepiać od najmniejszych tym dzieciom ruch fizyczny na powietrzu i to jest bardzo ważne. To jest zdrowie. Konkurencje oczywiście były dostosowane do możliwości młodych zawodników. Pierwsza to bieg przez płotki. I już wyrusza zwycięzcy. Już wystartowali. Fantastyczny bieg. Walka za piękna awans. Do i fantastyczny finał. To zwycięży. Zaczynki pojedynek. I już, proszę Państwa, wiemy. Najszybsza wśród dziewczynek była Magdalena Szóstak z przedszkola numer 5. Wszystkie zawodniczki dostały wspaniałe nagrody. Wśród chłopców najlepszy był Maciek Latus z przedszkola numer 2. Jego koledzy także odebrali nagrody. Kolejny był bieg płaski. Co dopiero była prędkość. Zaczęty pojedynek, ale dwie zielone w zielonych koszulkach zwyciężają w tej serii. Fantastyczny bieg, piątka. Fantastyczny bieg, wystartowały. I proszę Państwa. Igor Dziekowski z przedszkola numer 2 przegonił kolegów z innych placówek.
Także dwójkę reprezentowała najszybsza zawodniczka wśród dziewczynek, Oliwia Mrowicka. Nagrody otrzymali wszyscy startujący mali biegacze. W następnej konkurencji przedszkolaki zmierzyły się z piaskownicą. No właściwie tym razem spełniała inną rolę. Maluchy pokazały, jak się skacze w dal. Mając około 1,20 m-30 cm wzrostu, niełatwo jest osiągnąć takie wyniki jak sieradzkie przedszkolaki. Wśród dziewczynek najdalej, bo aż 2,40 m skoczyła Marysia Korta z przedszkola nr 5. Adam Gipki z przedszkola nr 1 pobił rekord skacząc 2,62 m. Tradycyjnie najwięcej emocji i najgłośniejszy doping wywołało przeciąganie liny. No i teraz rek się ciągnie, ale Fallen Play się nie daje. Niesamowicie, proszę Państwa. I kto? Fallen Play czy Reksio? Fallen Play czy Reksio? No? Jeszcze trochę, to nie jest koniec. Nie jest koniec. Fallen Play awansuje dalej. Niesamowita siła czwórki. Wow! Czwórka awansuje, proszę Państwa. Proszę Państwa, szósta czy dwójka? Dwójka awansuje. Do finału dotarły drużyny przedszkola nr 2 i 4. Rywalizacja była bardzo zacięta. Dzieciaki walczyły do końca. Wygrała drużyna słonecznego przedszkola, czyli czwórki. I dwójka z czwórką. Czwórka od razu ruszyła mocno, ale dwójka się nie daje. Niesamowita czwórka. Czwórka ciągnie. Dwójka się nie daje. Czwórka się nie daje. Czwórka ciągnie, ale dwójka się nie daje. Cały czas dwójka mocno trzyma. Dwójka ciągnie. Przewracają się zawodnicy. Coś niesamowitego. Taśma w miejscu. Czwórka czy dwójka? Dwójka. Kto upadnie z sił? Czwórka. Jest. Fantastycznie! Oj, co tu się działo? Mocna czwórka, oklaski dla dwójki! Dwójka się nie nadała, ostro walczyła z czwórką! Niesamowicie! Sieradzkie Igrzyska Przedszkolaków tradycyjnie kończy najbardziej sportowy wśród tańców rock'n'rollu. Tu maluchy pokazały, co potrafią. Come on!
taniec gwiazdami. Wszystkie dzieciaki wypadły wspaniale i dlatego prezydent Sieradza wręczył złote medale wszystkim zawodnikom. To wielkie zwycięstwo, kiedy takie maluchy mierzą się z wielkimi wyzwaniami. To również ogromna dawka pozytywnej energii dla dorosłych. Łotko, duże wymowy. Słuchajcie, to jest ogromny mentor sieradzkiego sportu. Ja bym chciał, żebyśmy wszyscy mu podziękowali za dzisiejsze prowadzenie. Myślę, że okrzyk i ogromne brawa dla Włodka będą naprawdę super podziękowania. Wszystkiego najlepszego, Włodku. Wszyscy brawo, proszę, głośno, ile mamy sił. Dziękujemy Włodkowi. A ty co czujesz po raz kolejny prowadząc imprezę dla przedszkolaków? No czuję wielką radość, bo mam przyjemność prowadzić prawie od samego początku te igrzyska, letnie jak i zimowe. Wielka radość, wspaniała zabawa. No i może człowiek staje się troszkę młodszy przy dzieciach.